No tak, i pan napisał do redakcji, wysłał pan maila, Tak, żebyśmy tak. przyjechali, ja tu przyjechałem, prawda, Sylwester Witkowski, dzień dobry, Dobry pan. że pan poszukuje lewy, jak było napisane, Ja niewyraźnie było mam, tak, ja napisane. mam taki rozsiany charakter. Ja nie piszę niewyraźnie te maile. No Napisałem, że niewyraźnie. poszukuję Lewy. żony, powiedziałem. A! Żeny, tak to mogę tak powiedzieć. Żony, A żonę, wyraźnie żonę. no to ja pół Mojej Polski żony. przejechałem, żeby pan. Nie, no Nie, to pan ale to się. ważna sprawa jest. Bardzo, bardzo pana proszę, panie redaktorze, bo Ale. sprawa jest niecierpiąca zwłoki i bardzo dosyć dramatyczna dla całej mojej rodziny, wie pan, i dla Ale mnie co, w czym samego ja mogę pomóc, wie osobiście. pan? Ja Ja nie. chciałbym, żeby nadać komunikat, wie pan, Komunikat. żeby moja żona wróciła do domu, wie pan. Ale ja nie chcę tu prywaty jakieś uprawiać, rozumie pan, prywatnej sprawy. Moja żona jest osobą publiczną, jest znaną osobą. Aha, to Dlatego nie, poprosiłem pana właśnie. z radia. Rozumiem. Dobrze, No, bo proszę moja pana. żona jest, proszę pana, Właśnie, kim pan jest, pana żona? moja żona Piosenkarką. jest, nie jest piosenkarką. Nie, proszę pana, to jest słynna, proszę pana, baba, moja żona. To jest baba znana z tego, że chodziła do lekarza. 30 lat tak chodzi, wie pan. I o niej takie cuda Zaraz. opowiadają ludzie, wszyscy ją znają w Polsce, proszę pana. Ja jestem mężem tej baby, co do lekarza chodzi. Wie Zaraz, pan, no z zaraz. tego, co przychodzi baba do lekarza. To Zaraz, jest mowa o zaraz, mojej żonie. zaraz. Zaraz, No. chwileczkę. I to jest osoba Chwileczkę. publiczna. Ale zaraz. Jak to? No ale No nie słyszał pan, że przyszła baba do lekarza z żabą na głowie? No to moja żona była, ta baba. Co Z jest? żabą na głowie. No i potem ludzie opowiadają, no i wie pan. Żartuje pan? Naprawdę. Przyszła pana Przyszła baba do lekarza z żabą na głowie. To chodziło o moją żonę. Tak, z żabą. To nie jest wcale takie śmieszne, proszę pana. Albo z kosą. Z kosą. Skąd ona tę kosę wzięła? Nie wiem. Że przyszła z kosą do lekarza i wie pan, no. Ja jej takich dobrze nie znam. Ona się włóczy po tym lekarzach, proszę pana, już ponad 30 lat. Chyba się zachłysnął. Chciałem, to dla pana jest śmieszne, ale dla nas to jest poważny problem. Ja już się pohamuję, przepraszam. Ja już miałem się z nią Ale skąd rozbić. Ona żaba? 30 lat chodziła do tego lekarza. Tego samego. Już nie chodzi. Już nie chodzi. No, o tej żabie to nie słyszałem, naprawdę. Bo ten lekarz wreszcie umarł. Proszę bardzo, to są jej, proszę bardzo, to są jej książeczki zdrowia. Lata 70, proszę. O, 70 to są te. Ojej! 80 mam tutaj, proszę pana. To są Ojej! wszystko. Ja to, Pan zajrzyj. zaraz, no, Książeczki chwileczkę, zdrowia. To jest tej książeczki. ja to, Nie, ja nie, to nie. przejrzę. To były już 2003, Chwileczkę, chwileczkę. 2006. To jest książeczka zdrowia. I pan to jest pan wyraźnie napisane. Kto i po co? Niesamowite! To jest napisane. Przyszła baba do lekarza. Przyszła baba i No, pieczątka. pieczątka lekarza jest tego Nie, właśnie, co tam wtedy. nie, no to przepraszam, że śmiałem, ale Ja wie jej pan, no to zagroziłem, myślałem, to proszę jakiś pana, że ja. dowcip jest, Nie, no żaden dowcip, ale no ma pan, nie, nie no wie, wiesz, pan nie zobaczy, jaka miałem. jest cała sterta tych książeczek I zdrowia, co, mój pan. chodziła po lekarzach i. Tak, Ale po ale co? poprosiłem ją, błagałem ją, bo wie pan, co, zagroziłem, że się rozwiodę. Powiedziałam, przestań, babo, chodzić po lekarzach, bo się z tobą rozwiodę. To cały kraj o tobie powiada, wszystko powiada. Nie mogę wyjść na ulicę, jak nie pójdę, żeby nie ktoś mi nie opowiadał, że byłaś znowu u lekarza. I to No tego tak. samego. No, ale, I no powiedziałam, tak. że się rozwiodę. I tydzień było dobrze. Nawet Aha. dwa, wie pan. I co? I znowu poszła, no. I nie wróciła Nie, do tej pory. nie wróciła, no. To gdzie jest? No i ja dowiedziałem się, jak ludzie mi powiedzieli, przyszła baba do piekarza teraz. Po piekarzach chodzi. Przyszła baba do piekarza. Ja już wiedziałem, że to moja baba. Ojej. Przyszła baba do piekarza, No i prawda, co? jest afera, i spytała, czy są rogale tego piekarza. Piekarz powiedział, że rogali nie ma. Wie pan, jaki jest zrezygnowany? Mylę się. Tak. Że nie ma tych rogali, a ona spytała podobno, a pan? A pan? No i on w nią razowcem czerstwym, wie pan, kajzerkami twardymi, czerstwymi. Przyładował jej bagietką, wie pan, no. Nie rozumiem tego dowcipu, wie pan. Nie. Znaczy, tego zdarzenia nie przyszła rozumiem. Baba moja, Nie, znaczy tak. do piekarza, Do piekarza. i spytała, czy są rogale, tak? Co, No. to sa, no, A on powiedział, że nie ma. No. no bo nie było. Nie rozumie pan tego? Nie. No, no nie było. A ona spytała, a pan? I on A się on? zdenerwował i proszę A co panią, w nią on? trzecim pieczywem zaczął A on rzucać. co? On jest jeleniem, no. Rozumie pan? Jeleń, no. Jak to jeleniem on jest? No Piekarz jest piekarz jeleniem? jest jeleniem. No ta moja baba głupia przyszła, zamiast pytać, czy są jelenie. Nie, to by było gorzej, wie pan. Jak to jeleniem jest? On się spytał, czy są rogale i on się poczuł, wie pan, no. Nie rozumie pan tego? Nie.
Ja tego panu nie wytłumaczę. No, przychodzi baba do piekarza i pyta się, czy są rogale. Piekarz mówi, że nie ma, a ona mówi, a pan? No. Zaraz, to piekarz trzymał w piekarni jelenia? I dlatego chcę nadać komunikat, jeśli można. Chce pan nadać komunikat? Tak. I wezwać żonę, że wróciła. Babo, wracaj do domu. Kochamy ciebie. Czekamy. Ja, dzieci, wnuki, sąsiad, głupiki w akwarium. I... patyczaki, co wiszą na firance. Tak. Mamy dwa patyczaki. Wracaj, babo, nie szlajaj się po piekarzach. Kochamy cię. Tak. I czeka na panią jeleń.